Witam serdecznie w Instytucie Portal Games. Proszę Państwa, w roku 99 założyłem wydawnictwo Portal i rozpocząłem wydawanie magazynu Portal. To magazyn o grach fabularnych. Wyszło w ciągu kilku kolejnych lat 17 numerów. Każdy z tych numerów, no dość epicki, ponad 150 stron tekstów, artykułów o prowadzeniu gier fabularnych i faktycznie w tamtych latach ten magazyn Portal był jednoznacznie kojarzony z najlepszymi tekstami w branży o grach. Walczyliśmy jak lwy z konkurencją, czyli z Magią i Mieczem, i faktycznie udało mi się mieć niesamowite autorów, niesamowite teksty. I magazyn Portal w ciągu kolejnych lat został legendą i po jego zamknięciu wszyscy wspominali, jakie niesamowite przygody, jakie niesamowite artykuły, jakie niesamowite autorów miałem zaszczyt publikować w tym magazynie. No i minęło wiele, wiele lat. W zeszłym roku Portal Games świętował 20-lecie i zapowiedzieliśmy, że z okazji 20-lecia zrobimy projekt niezwykły i z tych 17 numerów, które dla Państwa pokazujemy, ile to jest stron z tej olbrzymiej księgi, z tego olbrzymiego almanachu porad dla mistrzów gry, porad dla graczy, różnych niesamowitych materiałów pośród tej olbrzymiej bazy tekstów, stworzymy antologię The Best of Portal, najlepszych artykułów dla mistrzów gry, dla graczy. I to się stało faktem. Właśnie mam przyjemność ogłosić wydanie antologii The Best of Magazyn Portal. Tom pierwszy ostatecznie, no nie dało się w tej jednej książce zmieścić najlepsze rzeczy z tej całej sterty artykułów, więc takie książki ukażą się trzy, będą to trzy tomy The Best of Portal. Zadanie przygotowania tego zbioru zleciłem mojemu przyjacielowi Wojtkowi Rzadkowi, który pamięta tamte czasy, który w tamtych czasach już grał w gry fabularne i był czytelnikiem Portalu. Razem ze Zbyszkiem Zychem, jego przyjacielem, wzięli na warsztat te wszystkie stare portale, wszystkie na nowo przeczytali, wszystkie na nowo je ocenili, wybrali najlepsze artykuły, skontaktowali się z autorami sprzed lat, to nie było takie proste, i poprosili ich o zgodę na publikację w tej niezwykłej antologii. No i przed Wami raz, że wycieczka w przeszłość, jak dawniej pisano o RPG. Dwa, faktycznie wybór the best of the best of the best, co na scenie polskiego RPG przed laty pisano. Czyli faktycznie są to takie najlepsze, najciekawsze artykuły. I po trzecie, co najbardziej dla mnie fascynujące, bo ja te artykuły oczywiście znam, współczesne komentarze Wojtka Rzadka i Zbyszka Zycha, w którym oni komentują, jak dzisiaj zmieniła się scena gier fabularnych, jak dzisiaj gra się inaczej, i do każdego z tych artykułów jest dedykowany komentarz ze spojrzeniem współczesnym, czy się dzisiaj inaczej gra, czy gra się tak, jak właśnie jak dawniej się grało, więc nie tylko jest to przedruk tych najlepszych artykułów, ale także współczesny, arcyciekawy komentarz. Tak więc bardzo wszystkim serdecznie polecam wyprawę. Ja kocham wszystkie te artykuły, każdy z tych artykułów jako redaktor naczelny tego czasopisma dawałem do druku, każdy z nich redagowałem, każdy z nich obrabiałem, każdy z nich szykowałem i z każdego byłem bardzo dumny. I teraz tych setek najlepszych artykułów moi przyjaciele wybrali The Best Of. Arcy ciekawa antologia, podzielona na bardzo fajne, bardzo sprytne działy. Mamy dział Coś dla graczy, w którym są artykuły, jak odgrywać postać, jak sobie tworzyć swoją postać. Tworzenie scenariuszy, czyli rozdział, w którym są raz, dwa, trzy, cztery, pięć artykułów o pisaniu scenariuszy. Mamy prowadzenie sesji, dla mistrza gry ponownie trzy artykuły o tym, jak przygotować sesję, triki i motywy na sesji, kolejne trzy artykuły i tekściory numerów, czyli takie najsłynniejsze teksty, które przeszły do legendy, o których być może gdzieś tam słyszeliście na forach, że gdzieś tam kiedyś w dawnym portalu był opublikowany taki tekścior numeru i tutaj są także trzy takie arcysłynne, legendarne teksty z dawnych portalów. Bardzo wszystkim polecam antologię jako wycieczkę w przeszłość, jako fascynującą lekturę, zarówno jako almanach dla mistrzów gry, almanach dla graczy, a dla miłośników gier w ogóle spojrzenie, jak dawniej się grało w gry fabularne, jak 20 lat temu wyglądała scena RPG w Polsce. The Best of Portal, tom pierwszy, polecam.